Dzień dobry Państwu z redakcji Tygodnika Siedleckiego. Wita Piotr Giczela. Na samym początku pierwsza strona tygodnika i pytanie: Gdzie będzie dworzec? Mariola Zaczyńska zadaje to pytanie, ponieważ pojawiły się już przynajmniej trzy koncepcje lokalizacji dworca PKS-u. Nowy właściciel, Retail Provider, początkowo zgodził się na to, aby skorzystać z sugestii władz miejskich i dokonać zamiany jednej z działek przy poczcie. Znajdujący się nieopodal dworca PKP. Teraz jednak planuje coś innego. Powiem Państwu tyle tylko, że jedna z koncepcji zakłada, że dworzec będzie tu, gdzie obecnie, tylko w znacznie okrojonej formie. O tym skąd będziemy podróżować do różnych miast Polski oraz najbliższych okolic dowiecie się Państwo z artykułu Marioli Zaczyńskiej, który rozpoczyna się na pierwszej stronie, a jego dokończenie jest na stronie drugiej. W Tygodniku Siedleckim sporo informacji dotyczących właśnie wyjazdów, podróży. Na drugiej stronie polecam artykuł swojego własnego autorstwa. Uwaga, jadą lulki. Podczas podróży na ulicach często spotykamy się z różnego rodzaju kłopotami drogowymi. Niektórzy uważają, że właśnie lulki, czyli jak potocznie określa się kierowców z Łukowa. Charakteryzują się wyjątkową y, abnegacją i, i nieposzanowaniem przepisów prawa ruchu drogowego. Czy tak jest naprawdę? Zapraszam do lektury. Podróżując po y, naszym siedleckim regionie, wal, warto zajrzeć do Trojanowa. Y, znany jest tam pałac Trojanowski, który do niedawna był bardzo zaniedbaną budowlą, ale jakiś czas temu kupił go Bogdan Talarek i y, zagospodarował. Najbardziej y, mogą zainteresować w których pan Bogdan przygotowuje e, smakowite nalewki. E, proszę państwa, warto także zajrzeć w ten weekend do, e, do nadliw, gdzie będzie słychać szczęk żelaza oraz śpiew bardów. E, od soboty do niedzieli turnieje rycerskie w Liwie. E, wakacyjny okres to także okazuje się e, niezbyt dobry czas dla zwierząt. No, ale dobrze, że trafiają się takie fajne dzieciaki jak nastolatki z Karcz. Grupa dzieci uratowała małego szczeniaka, którego niestety ktoś wyrzucił z domu. Dzieci zbudowały mu budę i opiekują się nim, dokarmiają. Co będzie dalej, jak się wakacje skończą? No, miejmy nadzieję, że dalej będą pełniły te dyżury. Wyruszając gdzieś dalej będziemy musieli przejechać e, przez Mińsk Mazowiecki. No niestety jest to taki obszar, który napawa e, złością kierujących, ponieważ tworzą się korki. Wszyscy czekamy, kiedy wreszcie ruszy obwodnica Mińska Mazowieckiego, kiedy ona zostanie otwarta. E, pierwszy termin był już, minął już dawno, ale proszę Państwa, Bożena Nowotniak w artykule Wyszło jak zwykle e, zapowiada, że nastąpi to uroczyste otwarcie pod koniec sierpnia, 30 albo 31 sierpnia. Zobaczymy, będziemy trzymać drogowców za słowo. Na tym kończę. Zapraszam do lektury pozostałych artykułów z Tygodnika Siedleckiego. Do widzenia.